Donaldem Tuskiem, nie ma szans po prostu. Ale świat się zmienia, nie wchodzi się dwa razy do tej samej rzeki i to, co było, niekoniecznie musi się powtórzyć, tym bardziej, że w ostatnim czasie to Prawo i Sprawiedliwość wygrywało wybory, a nie Platforma Obywatelska i trudno powiedzieć, że tylko dlatego, że zabrakło Donalda Tuska. Ależ oczywiście, że Platforma...